Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem. Nie pamiętam, kiedy ostatnim razem robiłam haul na moim kanale. Bardzo dawno temu. Jest to spowodowane tym, że nie potrzebuję za bardzo dużo rzeczy. Powiem Wam, że jak dostaję regularnie jakieś tam paczki od Fashion Nova czy coś, to nie za bardzo rozglądam się już za ciuchami. Tesco, ogromne Tesco mam pod nosem, więc wszystko co potrzebuję kupuję w Tesco, ale dzisiaj miałam ochotę wyjść na miasto, po prostu się przejść. Jest ładna pogoda, więc sobie pomyślałam, że pójdę, po prostu pójdę. W sumie to się tylko przejdę, zobaczę co tam jest, a jak będzie coś ciekawego, to po prostu może kupię. No i kupiłam parę rzeczy, zaszłam do paru sklepów. Pierwszy sklep, do którego weszłam, to był New Look. W New Looku chyba kupiłam najwięcej rzeczy. Kupiłam rzeczy, które jakby gdzieś tam mi brakowały. Tych rzeczy? Chyba. Powiedzmy, po prostu mi się spodobały. I pierwszą rzeczą to są te dresy. Zarąbiste dresy. Zobaczcie. Świetne. Takie trochę oversize'owe i w ogóle w takim przepięknym kolorze z kieszeniami. Właśnie chciałam kupić sobie dresy, bo mi brakuje. Także dresy. Dresy świetne ze ściągaczami na dole. Teraz bardzo modne są dresy. Chodzenie w dresach i na to płaszcz po prostu elegancki. Nie mój styl, ale znaczy płaszcz i dresy, ale dresy jak najbardziej tak, bardzo mi się podobają. Także dresiury. Kupiłam sobie takiego chokera. Pamiętacie te chokery? Jako dziecko nosiło się. Nie wiem, jakoś tak mówię, a to sobie kupię. Tak? Leżało, kusiło. O, można się w tym kąpać, to jest plastik. Fajnie to wygląda. Dodaje charakteru. Kolejna rzecz to jest bluzka, która była na przecenie, ona kosztowała chyba tylko 3 funty. I to jest taka bluzeczka, ona ma takie jakby pufki, a tutaj jest taki jakby ściągacz na talii. I wydaje mi się, że fajna. Ja lubię białe rzeczy, mi się podobają białe rzeczy na mnie. No. Także taka zwykła biała bluzka, ale mówię, można ją fajnie na pewno wystylizować do jakiejś spódniczki. Nawet kupiłam spódniczkę, zaraz Wam pokażę, którą mogłabym właśnie zakładać z nią. I to mi się bardzo podoba, ta rzecz, to jest body. I zobaczcie, jak pięknie wygląda. To jest takie mega brokatowe. Zobaczcie, jak się mieni. Ono się mieni. Niby brokat jest srebrny, ale pod którymś tam kątem jest też złota nitka. Także takie beżowe, przepiękne body no, z regulowanymi ramionczkami. Świetnie, ja sobie wyobrażam te body w stylizacji typu właśnie tak, body, na to marynarka i wysokie czarne spodnie albo wysoka czarna spódnica, taka długa, midi, nie midi, no midi. Prawie maxi, także można, pomimo tego, że wiecie, no to jest body, wygląda trochę jak gorset, wydaje mi się, że można wystylizować to bardzo elegancko. Także na jakąś kolację może być. To by było tyle, jeśli chodzi o New Look. No, bo jest bardzo dużo przecen w New Looku, ale powiem Wam szczerze, że nie chciało mi się tak jakoś grzebać. Zobaczyłam tą białą bluzkę i mówię, dobra, to wezmę. ale wielce tam nie grzebałam. Później poszłam do Funciaka i kupiłam sobie skarpetki ciepłe. I one są z taką przepiękną nitką błyszczącą. Także dwie pary, zapłaciłam 2 funty. Jest jesień, idzie zima. I ja uwielbiam takie grube skarpety nosić w domu, bo lubię mieć cieplutko w nóżki. Także to był Funciak. Później poszłam do... Chciałam iść do Primarka, ale była taka kolejka. Mówię, nie będę czekała.
Więc poszłam naprzeciwko Primarka, u nas jest Claire's. Claire's, jak wiecie, jest to sklep z akcesoriami. I oni mieli promocję, słuchajcie. Jak weźmiesz 3, to płacisz tylko za 3, a możesz sobie kolejne 3 rzeczy wziąć. Także 6 produktów za... Zapłacimy za 6 produktów, zapłacimy jak za 3. Więc pierwszą, w ogóle kupiłam sobie takie włosy. Wziąłam sobie takie włosy. One są chyba syntetyczne. 3 takie te klipy. Multicolor, bo sobie pomyślałam, że nie wiem, może pewnego dnia sobie tutaj tak na jedną stronę przyczepię i może to będzie wyglądało fajnie. Nie wiem, jakoś tak zobaczyłam, mówię, tak, muszę to wziąć. Czekajcie, sprawdzę, to jest chyba syntetyk, bo to chyba tylko kosztowało 5 funtów, więc to jest na pewno, tak, to jest syntetyk. No, ale są proste, więc do moich prostych włosów, akurat długość się będzie zgadzać. No, gdzieś tak, także fajnie, taki będzie fajny akcent. No, także wzięłam te 3. W sumie było tylko 3 i wzięłam akurat 3. I kolejne 3 rzeczy, które wzięłam, to tak, wzięłam sobie kolczyki do mojego, bo tutaj właśnie mi, no, już te moje wcześniejsze, jak to się nazywa tutaj, ten kolczyk? Nie pamiętam. Tragus. Do tragusa wzięłam, ale to nie są typowe do tragusa. To one mają narysowane, że pasują gdzie indziej. I tak, że tutaj i tutaj można zaczepiać te kolczyki, ale one mi się spodobały i pomyślałam sobie, że w związku z tym, że tak, to jest serduszko. A to jest takie kółeczko z krzyżykiem. Pomyślałam, że jest to na tyle łatwy kształt do tego, żeby założyć to tutaj, że może sobie poradzę i może po prostu wsadzę sobie tam te kolczyki. Więc zobaczymy, czy będzie pasowało. Co ja jeszcze wzięłam? A, i wzięłam jeszcze taką gumkę. Taką fajną. Także gumka do włosów, nigdy za wiele. I to by był Claire's. Później poszłam do Super Draga i wziąłam chusteczki, takie baby wipes, i wzięłam płyn do higieny intymnej, taki, jeszcze go nie miałam, nie wiem, czy nawet on pachnie, bardzo delikatnie, no właśnie, i w sumie po to, w sumie po to poszłam na miasto, bo u mnie w Tesco nie było żadnych płynów do higieny intymnej i mówię, dobra, to muszę iść na miasto i kupić. Także wzięłam to. Wzięłam też CC, jeszcze ona nawet o tym nie wie, że jej wzięłam w Wilko, poszłam do Wilko i wzięłam jej takie snaki z łososia. Wiecie co, chodziłam tak, a to wejdę tu, a to wejdę tam, a to wejdę siam. I tak chciałam zobaczyć, co mają na mieście i w ogóle. Także tak. No i później poszłam do Saversa. I w Saversie kupiłam tak, wkładki higieniczne. W Saversie jest bardzo, bardzo tanio. Po prostu, nie wiem, to jest chyba najtańszy sklep. No nie, no, Poundland jest najtańszy, no ale... Mimo wszystko Saver's jest mega tani. Kupiłam sobie rajtki. Tu są dwie pary, 60-tki, czarne. Myślę, że na jesień właśnie fajnie. Do spódniczki i wysokich kozaczków. Ja lubię taki styl. Wzięłam chusteczki do suszarki z Lenora. To jest mój ulubiony zapach, jeśli chodzi o pranie. Więc używam tych granulek. Jako płyn do pukania i sobie wzięłam też do zestawu.
To jest taki klasyczny zapach, bardzo świeży. Wzięłam sobie też dwie bomby, nie miałam nigdy z Saversa bomb do kąpieli. Ananas i pączuś. Cute. Mega tanie, chyba funt 70. Wzięłam chusteczki do higieny intymnej i podpaski. Także to by było tyle w Saversie i zaszłam na sam koniec do H&M-u i w H&M-ie chciałam kupić sobie buty takie... Podobają mi się na kimś te buty, takie ala wojskowe, traperowate, ciężkie buty. I powiem wam, że przymierzyłam dwie pary i tak, jedne, które mi się podobały, były takie trochę wyższe. Były strasznie niewygodne, takie twarde, po prostu ciężko by mi się w nich chodziło. Natomiast drugie, takie krótsze, chyba to jednak nie dla mnie. Podoba mi się na kimś, strasznie mi się podoba to właśnie do nawet miniówki i do marynarki, ale ja nie wiem, ja po prostu nigdy takich butów nie nosiłam i może się przekonam, ale pomyślę. Może znajdę jakieś online, które naprawdę mi się spodobają. Także w sumie w H&M-ie kupiłam jedną rzecz, a była to spódniczka. Taka spódniczka w kratkę. Ona ma tutaj takie małe rozcięcie. Także nawet wiecie co, pomyślałam, że świetny byłby outfit właśnie ta spódniczka, ta biała bluzeczka z New Looka, rajtuski i wysokie buty, wysokie kozaki. Albo nawet właśnie te takie wojskowe buty, takie trapery. Ale tak jak mówię, chyba muszę jeszcze pomyśleć i się przekonać, czy to jest na pewno dla mnie. Albo po prostu zamówię online parę sztuk i po prostu poprzymierzam do stylizacji. Bo wiecie co, teraz jest tak w sklepach, w ogóle to już koniec tego haulu. Byłam w TK Maxie, ale w TK Maxie nic mi się nie podobało, nic nie przykuło mojej uwagi. Teraz jest tak, że niestety nie można przymierzać w sklepach. Co mnie trochę zszokowało. Ja naprawdę dawno, dawno nie byłam na mieście, więc ja nie wiedziałam, o co chodzi. No i jak zauważyłam, że nie ma w ogóle żadnych fitting roomów, przymierzalni otwartych i powiedziano mi, że no nie wolno, to tak mówię, aha, to jak ja będę tego kupować na pałę? No dobra, mogę zwrócić, ale nie chcę mi się później, nie będę miała czasu, wiecie co, wracać i dobra, po każdym sklepie znowu wracać i oddawać rzeczy. Więc tak kupowałam z taką rozwagą, kupowałam rzeczy, które na pewno mi się podobają i które nie będę chciała oddać. Także tak kochani. I to by było tyle. Wiem, że nie jest długi ten filmik, wiem, że bardzo dużo nie kupiłam, ale dawno nie było, pomyślałam, że fajnie by było się podzielić z wami. Kiedyś to był standard, chodziłam bardzo często na miasto. Teraz nie muszę, powiem wam, że już jestem, nie wiem, dorosłam. Jestem już taką kobietą, która otwiera szafę i mówi, za dużo mam tych rzeczy. Mam się w co ubrać. Już nie jestem tą kobietą, którą była 5 lat temu i otwiera je. Jen, nie mam się w co ubrać. Ja naprawdę mam się w co ubierać. No ale dokupiłam. Co tam? Zakupy to moje cardio. Zawsze na poprawę humoru, słuchajcie. Także mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Dajcie mi koniecznie lajka do góry. Dziękuję wam bardzo za uwagę. I do następnego.